Już po raz drugi w Kozienicach zorganizowano piknik Mazowsze Seniorom, imprezę, w czasie której zgodnie z jej hasłem było aktywnie, zdrowo i sportowo. 14 września na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Caceres spotkało się kilkuset seniorów z terenu województwa mazowieckiego. Aktywnie, zdrowo, sportowo. Taka jest nazwa imprezy, tak? Piknik Mazowsze Seniorom, aktywnie, zdrowo, sportowo. Chodzi o to, ażeby promować zdrowy styl życia, aktywny styl życia wśród seniorów, a okazuje się, że jest na to bardzo duże zapotrzebowanie, bo my jako TKK organizujemy w wielu miastach różnego rodzaju zajęcia dla seniorów, imprezy, ale i takie systematyczne ćwiczenia i jest bardzo duże zainteresowanie. Na piknik w Kozienicach przybyło w tym roku około 800 osób. Są to generalnie seniorzy z południowego Mazowsza. No przede wszystkim wiadomo Kozienice tutaj, tak, gdzie jesteśmy, tak, ale Radom, Kowala, Jednia, Letnisko, Szydłowiec, ale mamy też z Kobyłki koło Warszawy i też mamy grupę z samej Warszawy. Podczas uroczystego otwarcia imprezy wszystkich przybyłych powitał prezes Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Jacek Bączkowski. Były też życzenia od zaproszonych gości. Ja tu się znalazłem w imieniu pana burmistrza, jak i swoim. Chciałbym serdecznie państwa powitać na pikniku, prawda, pikniku sportowym. Mam nadzieję, że nasze Kozienice się państwu spodobają. Będziecie państwo mogli tutaj do nas witać częściej, prawda? My jesteśmy otwarci na seniorów, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, którym liczba słuchaczy z roku na rok nam przybywa, także Kozienice jak najbardziej otwarte na tego typu imprezy. Dzisiejsza impreza pod hasłem aktywnie, zdrowo i sportowo. I ja, proszę państwa, tego wszystkiego wam życzę. Pozdrowienia i życzenia od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika przekazał seniorom radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, a radna Rady Miejskiej w Kozienicach Ewa Malec odczytała list od marszałka. Udanej imprezy życzyli seniorom także Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia oraz posłanka Anna Maria Białkowska. Po przemówieniach przyszedł czas na występy, tańce, zabawę, zawody sportowe. Na scenie wśród wielu wykonawców zaprezentowali się także nasi kozieniccy, reprezentujący klub seniora Złota Jesień i zespół wokalny Relax. Kozienickim akcentem były także wiersze Teresy Kurzepy i Elżbiety Kopeć, występ wokalny Doroty Olewińskiej z zespołem oraz spektakl Kozienicka Baśń przygotowany przez wolontariuszy UTW Kozienickiego Domu Kultury. Pozostały program artystyczny był bardzo bogaty. Poza piosenkami retro, wojskowymi, żeglarskimi, cygańskimi czy biesiadnymi były też występy taneczne. Był między innymi taniec estradowy w formie zumby, a także powrót do klasyki, przez wszystkich bardzo lubiany kan-kan. Powinno być jak najwięcej dla nas. To dla nas po prostu jest wyjście z domu. Wyjście z domu, uciecha, radość i nic więcej. Bardzo fajnie to jest, znaczy czas spędzony właśnie razem, wspólnie. Właśnie spotykamy się, rozmawiamy, dowcipkujemy. No i także bardzo miło płynie czas. Takie imprezy są potrzebne dla seniorów? No, pytanie bez odpowiedzi, odpowiedź jest oczywista. Pozytywna? Pozytywna, oczywiście, że tak. Ja mam 75 lat, ale strzelałam z łuku, strzelałam z broni, rzucałam tą, pchałam kulą i fajnie jest. Ogrom atrakcji na uczestników czekał także w terenie. Dla seniorów przygotowano szereg dyscyplin sportowych, takich chociażby jak strzelectwo, bieg na dystansie 40 metrów, pchnięcie kulą, skok w dal, łucznictwo, rzut lotką do tarczy. Były też ergometry wioślarskie, turnieje tenisa stołowego i ziemnego, a także konkurencje rekreacyjne, takie jak między innymi łowienie rybek, labirynt, rzuty kółkiem ringo, slalom z fajerką, rzut podkową, tor z przeszkodami, kręgle plenerowe, strzelanie z broni ASG. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły się też zajęcia z mistrzem Polski Nordic Walking Krzysztofem Człapskim. Dla uczestników pikniku przygotowano też miasteczko zdrowego seniora. Tu między innymi wykonywano badanie słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego. Były też pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy. Uwagę przyciągały stoiska z rzeźbami Sylwestra Iwańczyka, pracami uczestników warsztatu terapii zajęciowej, czy wystawa fotografii i prac plastycznych autorstwa słuchaczy UTW z
Kozienic. Kolejki ustawiały się też do fotobudki. W końcu pamiątkowe zdjęcie z takiego wydarzenia to podstawa. Piknik zakończyła uroczysta dekoracja uczestników biorących udział w różnych dyscyplinach sportowych. Tych najlepszych nagrodzono pamiątkowymi medalami i nagrodami rzeczowymi. Te wręczyli prezes Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Jacek Bączkowski oraz Marcin Zmitrowicz, dyrektor KCRiS. Oby takich imprez było jak najwięcej, ale doceniają to organizatorzy, czyli samorząd województwa mazowieckiego. Trzeba powiedzieć, że jest to sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a także Ministerstwa Sportu i Turystyki. No i oczywiście gmina Kozienice, na terenie której tutaj znajdujemy się, która aktywnie włączyła się w organizację tej imprezy. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody w tym, aby być aktywnym, dobrze się bawić i w pełni korzystać z życia.